Siano, żłóbek, Maria i święty Józef pochyleni nad małym dzieciątkiem. Dookoła zwierzęta, pasterze i trzej królowie. Tak wyglądają szopki, które co roku w okresie Bożego Narodzenia zdobią wszystkie kościoły. Chrześcijanie przygotowują się na przyjęcie Jezusa. Próbujemy unaocznić sobie to wydarzenie tak wielkie i ważne, no bo od tego momentu przyjścia Pana Jezusa na świat no zaczęło się całe dzieło zbawcze człowieka. I dlatego właśnie ten moment jest tak bardzo mocno właśnie kultywowany. Zarówno moment, jak i miejsce narodzin Chrystusa są dla chrześcijan ważne. Ponad 2000 lat temu w Betlejem urodziło się dziecko, które miało zbawić świat. Maryja i Józef byli wtedy w podróży, a miejsce narodzin przypadkowe. Tak naprawdę Jezus urodził się w ubóstwie, w miejscu, gdzie właściwie przebywały zwierzęta, gdzie było siano, gdzie było koryto i właśnie w tym miejscu się narodził Pan Jezus. To jest taki piękny symbol, który mówi o tym, że Jezus się narodził dla każdego. Szopki przybyły do nas z Włoch. Tradycja zapoczątkowana przez świętego Franciszka z Asyżu ma w Polsce ponad 700 lat. W każdym kościele tworzone są makiety ze żłóbkiem. I choć zachwycają pomysłowością, to jednak postaci w nich zachowane są w tradycyjnym wymiarze. Inaczej jest w Czechach, gdzie szopki oprócz kościołów można znaleźć w domach i stanowią one element wystroju. A jest on związany z tradycją czeską. Figurkę dzieciątka odwiedza się u sąsiadów i kolęduje przy niej. Blisko 30 takich szopek można znaleźć w Wołach. Muzeum. Czeskie szopki są bogatsze. One najczęściej opisują historię danej miejscowości. Pojawiają się postacie, których u nas na przykład no, wahano by się postawić. Na przykład kaczmarz, który do żłóbka biegnie z piwem. W czeskiej szopce można też znaleźć gospodynię z wypiekami i dzieci z zabawkami. Dzieciątko dwie zakowa, ale listonosz lub kolejarz. Popularne są też żywe szopki, które stawiane są na miejskich rynkach. Jednak niezależnie od tego, jaką formę przybierze betlejemska stajenka, niezmienne pozostaje przesłanie, że w ubogiej szopie na świat przyszedł Syn Boga.